Dzień dobry, witajcie. Kochani, ruszamy z młodymi. Najwyższa pora. Pierwszy trening u nas dzisiaj. Więc co niektórzy pewnie powiedzą, że późno, ale myślę, że to jest tak optymalnie. Słuchajcie, mamy równe 3 tygodnie i myślę, że to jest taki dobry termin, żeby te młode jeszcze fajnie rozkręcić. Dzisiaj pierwszy trening. Kochani, jestem w tym samym miejscu w zasadzie, w którym robię te pierwsze treningi dla gołębi młodych. Z tym, że krajobraz nam się trochę zmienia, ponieważ tak jak widzicie, budowa tutaj S6, więc dzieje się naokoło. Ale powiem wam tak, tutaj z serdecznym pozdrowieniem dla Darka Marcinowskiego, bo już się oczywiście nabijał ze mnie przed sezonem, czy pojadę na 3 km z gołębiami. Więc w tym roku, słuchajcie, jest, nie wiem, czy progres, jak to nazwać, czy po prostu rzuciłam się na głęboką wodę z gołębiami i 3 km nie było. Robimy od razu, kurczę, nie wiem, tutaj w linii prostej ile będzie, coś koło dyszki, tak myślę. I co, zaraz startujemy. I jeszcze jedna rzecz, moi drodzy, zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć klatek. 5 klatek, co oznacza, że wiecie, ile jest gołębi. Średnio po 20 w klatce. No, zebrało się tego znowu. Dlatego mówię, że już teraz nie ma zmiłuj. Naprawdę przede wszystkim będzie ostra selekcja w gołębniku lotowym, tak? Fajne gołębie są, wszystko jest przeselekcjonowane, wszystko super. One naprawdę robią cały czas robotę, no ale te słuchajcie, takie najstarsze, te, z których... No może jesteśmy, o tak, najmniej zadowoleni, no to te niestety będą musiały opuścić gołębik. To są wszystko bardzo wartościowe ptaki, one, słuchajcie, no nie wiem, część może trafi do rozpłodu, bo myślę, że warto spróbować, żeby coś po nich tam pociągnąć, ale ogólnie musimy zejść z tej ilości, bo się po prostu robi się, kurde, kociunie. A tych młodych znowu miało być mniej, znowu troszkę więcej, bo znowu jakieś nowości, bo jakieś tam nowe kojarzenia, więc trzeba po tym pociągnąć, po tamtym pociągnąć. A kurde, nie, idzie to w złym kierunku. Absolutnie musimy zmniejszyć tą ilość. Dlatego mówię, też będzie ostra selekcja i troszeczkę z tych lotowych starych gołębi też się pozbędziemy. Troszeczkę, nawet myślę, że dużo, a nie troszeczkę. Będą musiały zrobić już, a niektóre już swoje wylatały i muszą robić teraz miejsce właśnie dla młodzieży, moi drodzy. Dobra, to pogadałam chwilę i co, lecimy z tematem. Zaczynamy, drodzy Państwo. Troszeczkę wiecznie dzisiaj, a więc może tak na ten pierwszy lot, ale tutaj już taki był plan. Ogólnie nie ma żadnego deszczu, więc poza tym jest pogoda fajna. Myślę, że te młode winny sobie fajnie przelecieć. Dobra, jest ostatni krok. Dobra, zobaczymy, jak one się tutaj pozbierają. Zbiły się na dwie grupy, ale już się łączą. Popatrzymy chwilę, jak to będzie wyglądało. Kurde, powiem wam, że chyba jest. Ekipa jest niezła. Jeden siedział sobie, dopiero wyskoczył. A maluchu ty. Poleciał tutaj. A, dobra. Niech teraz goni ekipę. Albo w pojedynkę pójdzie. Nie, na pewno nie. Zaraz dobiję do stada. Będzie to stado. Stado gdzieś tutaj. Aha, tu jest, dobra, bo słońce świeci. Jest za ciepło, właśnie idealnie, powiem wam dzisiaj. A trochę chmur, około tam 22-23 stopni.
One były rano złapane, posiedziały sobie sporo. Kurde, nie wiem, teraz ten jeden mi tutaj, nie wiem, czy on goni. Dobił czy nie dobił. Posiedziały sobie w klatkach troszkę. Z 2 godzinki myślę i... Jest. Pierwszy lot treningowy. A powiem wam, że w tym roku przestaliśmy jakoś liczyć, tam sprawdzać. Mówię ze względu też na to, że tych głębi trochę więcej, ale mówię, to nie ma najmniejszego sensu sprawdzać, czy tam 7 czy 2 się zawieruszyły. Bo to jest naturalna rzecz, jeśli chodzi o gołębie młode. Więc teraz będę rozmawiać. 2-3 treningi będę robiła spisy i wtedy będę już miała kolejne, będzie konkretna ilość, tak? Te gołębie, które będą gotowe do lotu. Dobra, one się będą tutaj chyba chwileczkę. Ciągać w lewo, w prawo. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Od to słońce. Kurde, tak, słuchajcie, zawiesiłam się chwilę, bo wydaje mi się, że jastrząb chyba tam lata nad nimi, a może nie. A no i moi drodzy, tak jak widzieliście, padł mi telefon w momencie wypuszczania gołębi. A w sumie już i tak chciałam odjeżdżać, bo przecież tam mówię, nie będę stała, patrzyła jak one się kręcą. Ale powiem wam, że o dziwo, co prawda jeszcze pojechałam na miasto, ale Krzysiek tutaj był i mówi, że kurde, że przyszły super, no bo ja je wypuściłam było za 10, 12 po, już się pojawiły tutaj pierwsze gołębie, mówię, że najpierw 2 nadleciały, za chwilę nadleciała cała banda, no i później jakieś tam pojedyncze, 1, 2 i ostatni, słuchajcie, ten płowy, który mi wyskoczył. Przesiedział gdzieś tam w koszu, nawet go nie zauważyłam, co widać, myślę, tutaj na tym nagraniu. No to mówi, że on doleciał dziś po godzinie, nie? Czyli ewidentnie, słuchajcie, a coś albo musiało latać, albo... No zobaczymy. Poobserwujemy tego gołębia, jak on tu się będzie zachowywał. Dobra, czyli co, pierwszy trening za nami, słuchajcie, bez strat. Także wszystko fajnie, zgodnie z planem i lecimy dalej. Będziemy kręcić i pokazywać. Do usłyszenia, dobry lot, cześć. No i witajcie ponownie. Drugi raz w tym samym miejscu. Moi drodzy, robimy drugi trening. Stwierdziłam, że polecą z tego samego miejsca. Tak, żeby się upewniły. Chciałam jechać troszeczkę dalej, ale mówię, dobra, no i tak pierwszy trening miały w tym roku wyjątkowo długi, jak na mnie. Także drugi raz polecą sobie właśnie. Przyszły fajnie, tak jak wam mówiłam wcześniej, naprawdę aż się zdziwiłam, bo myślałam, że będą o wiele dłużej tutaj krążyć i się zbierać, ale momentalnie to poszło, więc dzisiaj robimy powtórkę i następnie już coś dłuższego.
coś tam koło 25 km, tak myślę. Ale dobra, to startujemy, moi drodzy. Bo ja już tutaj chwilę stałam, bo rozmawiałam już przez telefon jeszcze i dobra. I ciach. Fajne pogody się zrobiły. Słuchajcie, mamy dzisiaj 21 stopni, więc tak jest przyzwoicie, parę chmurek, no optymalna pogoda do tego, żeby słuchajcie, trenować młode. No i zobaczymy, jak dzisiaj się będą zbierać. Kurde, ale banda, ja pierdziela. Po prostu za każdym razem, jak ja przy domu też wypuszczam, to mówię, kurde, mieliśmy to ograniczyć już w zeszłym roku, było za dużo, znowu jest więcej, ale naprawdę nie, teraz to już jest koniec, po prostu koniec, tak jak wam mówiłam, będzie selekcja starych gołębi też ostra, zostaną tylko po prostu najlepsze z najlepszych. Zobaczymy, jak loty pójdą młodych, jak to się, słuchajcie, wszystko rozegra. Ile ich zostanie. No, wyglądają pięknie. A i słuchajcie, powiem wam jeszcze odnośnie ostatniego treningu, nic nie zginęło, ani sztuka. I podziwiam, słuchajcie, też tutaj ten krajobraz, jak tu się wszystko zmienia. Słuchajcie, te drogi i to wszystko rośnie w oczach, naprawdę. Super. A cały ten dojazd do nas tam na osiedle. Jesteśmy przy samej S6. Przy samej, w sensie no trzeba zjechać dosłownie jakiś kilometr z S6 do nas na osiedle. Ale fajnie to wszystko. Wszystko wygląda, jak te drogi już będą zrobione, to naprawdę dojazd do Trójmiasta, czy w drugą stronę tutaj, słuchajcie, na Słupsk, ogólnie do granicy, na Niemcy, tak? To powiem wam już w tej chwili, no odczuwamy to, jak jedziemy do Niemiec, do granicy, jak się jedzie, jak się jeździło jeszcze parę lat temu, ale teraz jak zrobią już te drogi do końca, to będzie rewelacja. No dobra, i krążą sobie trochę. Ale ładnie się trzymają, słuchajcie, nic, a nic tutaj tak ewidentnie nie odstaje. Jeszcze zerknę z klatki, bo ostatnio ten jeden sobie przesiedział, wyskoczył po chwili, ale nie, widzę, że wszystko poszło. Fajnie. No i co? Będą jeszcze zawracać, czy już nie? Kurde, nie wiem, ale znowu mam wrażenie, że jakiś jastrząb tam się, kurde, zawiesił nad nimi, ale... Ale nie, chyba nie. No dobra, i kierują się już, widzę. Fajnie, zobaczcie. Dobra. Poszły już w kierunek. Fajnie to wygląda. No, podobają mi się te pierwsze treningi.
Okej, już ich nie widać. Dobra, zbieram się i do później. No i witam Was, moi drodzy. Kolejny raz. Dzisiaj trzeci trening, trzecia wywózka młodych. No i słuchajcie, dzisiaj 25 km, moi drodzy, także żarty się kończą. A zobaczcie, jakie piękne miejsce wybrałam. Po prostu. Pogoda znowu idealna, tak jak widzicie. Chmureczki delikatne na niebie. Jakieś 21-22 stopnie chyba, jak zerknęłam sobie wcześniej, było. A teraz minimalnie cieplej, ale fajnie, słuchajcie. Minimalny wiaterek. Także zaraz będziemy startować. No i co? I na razie, słuchajcie, na razie to idzie dobrze, nie? Zobaczymy. Zobaczymy, co będzie dalej. Także gołębie chwileczkę sobie postoją, poczekają i lecimy. No dobra, i wystartowały. Zobaczymy, jak dzisiaj się zbiorą. Widzieliście na tym drugim treningu poprzednim. Bardzo fajnie to oglądało, słuchajcie. Naprawdę nie krążyły długo. No byłam zdziwiona, tak? Że tak fajnie odeszły i no momentalnie też się zameldowały w gołębniku. Także trochę mnie zaskoczyła ta młodzież. Wcześniej zdarzało się, że te pierwsze treningi to jednak było dużo takiego kręcenia się, zanim odeszły. No, dzisiaj dystans już o wiele dłuższy. Tak jak Wam mówiłam wcześniej, te pierwsze dwa treningi to było około 10 km. A nawet nie wiem dokładnie, ile gdzieś tam będzie. Może z 9. No, ale przyjmijmy, że dycha. A dzisiaj mają tutaj w linii prostej, bo sprawdziłam, 25 km. Także dobra, no kierują się na razie gdzieś tutaj, słuchajcie, w ogóle w prawo. I zobaczymy, czy zaraz odejdą. Nie wiem, czy to widzicie. Tutaj kręcą się troszeczkę. Na tych ciemniejszych chmurach takich. Słuchajcie, jakby delikatnie odchodzą właśnie tam prawą stroną. Takie minimalnie już teraz widzę, nie wiem, czy je widzicie. No tak, wygląda na to, że tą prawą stroną sobie tutaj pójdą. Okej, dobra. Już się tak dosłownie, minimalnie, o nie wiem, czy to teraz widać, przechodzą, tutaj w lewo się przesuwają. Nad tymi dachami poszły teraz. No tak, idą centralnie już jak gdyby w kierunku. No dobra, zobaczymy, mogą oczywiście jeszcze wrócić, mogą się pokręcić, różnie to bywa z tymi młodymi, ale tam... No przesunęły się już ewidentnie w lewo, czyli jakby w kierunek poszły, fajnie. Dobra, to tyle. Powiem Wam później, jak to dzisiaj wyszło. Ale słuchajcie, piękny krajobraz, zobaczcie, jak ślicznie, naprawdę. Cudownie. No i słuchajcie, kochani, wjechałam do Lęburka. Tutaj mały korek standardowo. Zwłaszcza, że tutaj mówię cały czas, gdzieś te roboty drogowe przed, za, to wszystko się dzieje. A już mam telefon właśnie od Krzyśka, że gołębie przed chwilą usiadły. Całą bandą
Więc no nie wiem, jakieś tam pojedyncze może coś tam brakuje, ale ogólnie mówi, że ładnie przyszły z kierunku cała grupa. Więc fajnie, słuchajcie, bardzo, bardzo ładnie te treningi wyglądają. Pierwsze, podoba mi się to. Oby tak dalej, moi drodzy. I cóż, pewnie coś tam jeszcze wam później powiem, jak to wygląda, czy faktycznie nie ma żadnych strat, czy coś tam później doleciało, czy nie doleciało. Poopowiadam wam, a na razie kończę, bo jeszcze dziś tutaj będę zjeżdżać do miasta, coś załatwić, także do usłyszenia, do zobaczenia. No i moi drodzy, treningów zrobiliśmy już kilka. Nie powiem wam nawet dokładnie ile. No na pewno nie więcej jak 10, bo też Krzysiek tutaj jeździł właśnie, więc troszeczkę ja. No i tak to wygląda. Słuchajcie, nic nie ginie na ten moment. Tak jak widać, zdrowiutkie, wiecznie głodne, jak to z młodymi. Założone mają już tipesy, więc co, zbliżamy się wielkimi krokami. Zbliżamy się wielkimi krokami do lotów. Liczę, że w tym roku wszystko pójdzie dobrze. Żadne choróbsko się nie przypałęta, że nic się złego nie wydarzy. Także będziecie obserwować, jak zawsze, co się będzie działo.